Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, gdzie jedziecie, po co jedziecie, dlaczego jedziecie? Może zacznę od pana. Jedziemy na Marsz Niepodległości. Dokąd? Do Warszawy oczywiście. Do Warszawy. Tak. Duża grupa pod wezwaniem. Duża grupa pod wezwaniem Klubu Gazety Polskiej. Aha. I nie tylko. Także Solidarność i... Godzina 6.00. Osoby dochodzą. No świetnie. Także życzę powodzenia wszystkim. Zobaczymy się prawdopodobnie wieczorem. Nie wiadomo jeszcze, o której wracacie? Jeszcze nie wiadomo. W nocy. Świetnie. Także pozdrówcie tam wszystkich, którzy będą. To będzie grupa chyba kilkudziesięciu tysięcy osób. Być może coś się faktycznie zmieni, a przynajmniej będzie poruszenie i sygnał, że należy już powoli wszystko zmieniać. Dziękuję wam wszystkim i no, z Bogiem. W tym fragmencie możemy zauważyć, cały czas byliśmy obserwowani przez policję. Oczywiście pan, który siedział w samochodzie Kia, po cywilnemu i kilkakrotnie zmieniał swoje pozycje. Za momencik nas naprzeciwko będzie jechał. Prawdopodobnie cały czas robi zdjęcia. Był sam. Pozdrawiamy tego pana z samochodu Kia i oczywiście komendanta Policji Miejskiej w Koninie, który pozwolił na inwigilowanie właśnie takich wycieczek na Marsz Niepodległości z Konina do Warszawy.